Witajcie! W tym miejscu we wsi jeszcze nie byliśmy u mnie. Pięknie tutaj taki las sosnowy, tam pamiętam prawdziwki zbierałem, ale słuchajcie, dzisiaj wybraliśmy się na przejażdżkę, bo tam na horyzoncie bizon lata. No to sprawdzimy, co on tam robi i który z to z sąsiadów. Oczywiście jedziemy nowym nabytkiem i muszę wam powiedzieć, że świetnie sobie radzi w terenie. Dużo lepiej niż ten duży. Jest miękki. Powiem szczerze, że nawet bym powiedział komfortowy. Także zdecydowanie pokonuje tamten duży rower, który mam na tych kołach 28. Jeśli chodzi o komfort jazdy, jak również siodełka, bez porównania. Jedziemy zobaczyć, co tam się dzieje, kto to kosi i co to kosi. Żniwa w pełni. Słuchajcie, wróciłem na chwileczkę tylko, no ale od razu zabieram się do roboty z nagrywaniem. Także pierwszy taki film, myślę, bo mam jeszcze wcześniejszych kilka nagranych, ale pierwszy film pójdzie ze żniw. Natomiast te, które były nagrane wcześniej, pójdą po nim. Także też się dowiecie, co u mnie słychać, co robię i na co się zanosi. Ale ten idzie jako pierwszy. To tutaj bizon z jęczmieniem, przepraszam, z owsem. A tam dalej, w tej chwili nie widać tego kombajnu. Nie wiem, co tam się kosi, ale na pewno coś tam się kosi. Ciągnik z przyczepą postawiony, nie wiem, to na kamerze nie będzie chyba tego widać, chociaż nie będzie tego widać, ale żniwa w pełni. Także tutaj macie takie coś. O, tam już widzę, jeszcze jakiś ciągnik zajechał, nie wiem, który to z sąsiadów. A już wiem, który też tutaj ma coś do porobienia. Widzicie? Praca w re. Wejdziemy zobaczyć. Trochę schowałem się w cieniu, bo jest taki potworny upał, że to w ogóle nie dla mnie pogoda. A ten widok to jest chyba najpiękniejszy widok w rolnictwie. No zbierają chłopy, co mogą, co mają, co zasiali, to zbierają. I tak to właśnie jest. Co zasiejesz, to zbierzesz. A co to mamy? Owies! Bardzo ładny. Zaraz się dowiemy, jak daje, jak sypie. Ciągniki stoją, tam już jeden z przyczepą. Tam chyba z przewracarką, bo to sianokosy jeszcze, ale to już widzę ten, to majorek jest. No tak, sianokosy, majorek musi być. Okazuje się, że słuchajcie, dużo tych majorków tutaj gdzieś w okolicy jest. No i one się całkiem fajnie sprawdzają.
taki mały sobie ciągniczek do takich właśnie zagrabiarek. Idę, stanę przy rowerze, żeby mi mojego nabytku nie przejechał. No patrzcie, no i piękna rzecz. Taki sobie traktorek i jeździ. No a tam na horyzoncie też żniwa. Ale nie wiem, co tam jest. W każdym razie tam widzę też kombajn z Massey'em Fergusonem. To wiem, który sąsiad. Zobaczymy, może tam też podjedziemy. A tutaj patrzmy na to nasze polskie cudo. Jak sobie radzi ekstra. Nie wiem, jak tutaj będzie ze zbiorem tego, w sensie ilości, ale to się wszystko okaże. Zebrane nawet to, co leży. No co, można by takiego kupić, nie? To byłby sprzęt. Zobaczymy. No i sypie, słuchajcie. Dobrze jest? Dobrze jest? Ile będzie?
słuchajcie, cała przyczepa powinna wyjść, także moim zdaniem nie jest źle. Że co? Słabo jadę tym na przyczepie. No, bo wiadomo, o zimę to lepiej złapało i lepsze jest. Susza była w kwietniu. A jak tam bizon się sprawuje? No, to nic się nie działo. No dobrze. A tam Andrzej z tym, z Robertem byli? Porobili coś? Co było? Fauna wyczuwała z tym na odwróciu. Aha. Szybko im poszło? Średnio. Średnio. Ale zrobili. To jest ważne. Zrobili w ogóle. Ale nisko bierzesz, powiem ci, jak patrzę. No. To już się kończy zbiornik. No będzie może trochę więcej jak przyczepa, jak patrzę. A może akurat przyczepa wyjdzie, że się zmieści. Odjazd, panie Zielonka! Odjazd! Czy zostawiasz go tu? Nie będzie przeszkadzał? To tyle w dzisiejszym filmie ze Śniw do Owsa na Dolnym Śląsku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.